Net. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia. Dobranoc. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W naszym studiu pan doktor Zygmunt Janiec, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Panie doktorze, na początku trochę prywaty. Muszę się przyznać do tego, że gdy ostatni był pan naszym gościem, rozmawialiśmy o skutkach Brexitu, czyli o skutkach wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, no to wydawało mi się, że co najwyżej jedyną niewiadomą, jaka pozostała, to jest kwestia tego, kiedy to się stanie, to znaczy w jakich terminach rzeczywiście dojdzie do takiego już fizycznego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No, natomiast chyba absolutnie nikt się nie spodziewał, że dziś będziemy rozmawiali na zupełnie inny temat dotyczący Brexitu, czyli na temat tego, co ostatnio w Wielkiej Brytanii się stało, a stało się ze sprawą brytyjskiego Sądu Najwyższego, który orzekł, że brytyjski rząd potrzebuje zgody parlamentu, aby w ogóle rozpocząć procedurę Brexitu. To jest jedna rzecz. Dwa, w tym wszystkim swoją rolę mają też odegrać parlamenty poszczególnych krajów członkowskich Wielkiej Brytanii, czyli między innymi to jest chyba najważniejsze, jak gdyby najważniejsze wskazanie, najważniejszy kierunek, parlament szkocki. Na to oczywiście rodzi pytanie, czy w tej sytuacji w ogóle jeszcze możemy mówić o Brexicie. No, wszyscy twierdzą, że trzeba jednak respektować wolę wyborców, czyli tej większości niewielkiej, wiem, 52%. Natomiast jeśli chodzi o realny kształt tego Brexitu, to rzeczywiście to są wielkie problemy. Ja pamiętam, panie redaktorze, żeśmy się tu ostatnio spotkali, mówiłem, że jeszcze nie wiadomo, czy Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej, że to nie jest, taki że nie jest to takie proste. Czy pan miał jakieś przecieki? Coś pan wiedział? Nie, tylko zdaję sobie sprawę z tego, że wie pan, to było referendum, które nie miało charakteru wiążącego dla rządu. Czyli rząd wcale nie musi do końca respektować woli wyborców, w tym sensie, że tym bardziej, że to była wola wyborców, tylko uzyskana w niewielkim... Ale tu się pojawia oczywiście argument, że jak gdyby tradycja polityczna Wielkiej Brytanii, tradycja parlamentarna ewidentnie mówi o tym, że jeżeli takie referendum się odbyło, Brytyjczycy wyrazili swoje zdanie, tak. No to tak naprawdę chcąc, nie chcąc, politycy muszą się do tego zdania przychylić. Panie redaktorze, tradycja parlamentarna dotyczy uprawnień parlamentu, czyli obowiązuje to wtedy suwerenności parlamentu, że parlament jest niezależny w podejmowaniu decyzji. Także to nie, referendum to jest instytucja dość obca Wielkiej Brytanii. Dopiero do tej pory właściwie 3 razy tam zorganizowano referendum, no nie licząc jednego w okresie międzywojennym, także oni tu akurat pod tym względem nie mają takich doświadczeń jak Szwajcaria. No tak, powiedzieć. Właściwie każdy większy problem w Szwajcarii rozwiązywany jest za pomocą referendum, ale tak. Nie zmienia to faktu, no, że ewidentnie Brytyjczycy znaleźli się na zupełnie nieoczekiwanym zakręcie. Rząd zapowiedział apelację od tego wyroku. Brytyjski Sąd Najwyższy będzie się tą apelacją zajmował najprawdopodobniej w okresie między 5 a 8 grudnia, więc w sumie dość szybko się dowiemy, jaki będzie ostateczny werdykt. Ale pytam teraz zupełnie poważnie, czy możliwa jest sytuacja, w której parlament, kierując się tak zwanymi względami wyższymi, wyższymi wartościami, za które na przykład uzna się pozostanie jednak Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, zablokuje po prostu Brexit. Nie da rządowi zgody na tego typu negocjacje. Znaczy może wyrazić zgodę na negocjacje, ale na określonych warunkach. Rzecz polega na tym, że dobrze, wychodzimy z Unii Europejskiej, jest wola większości, żeby wystąpić z Unii Europejskiej, ale powstaje problem taki, na jakich warunkach. Parlament musi znać warunki wystąpienia, żeby mógł tę koncepcję zaakceptować. No tak, ale parlament nie może poznać tych warunków, dopóki nie rozpoczną się negocjacje, tak a do jest. Tego z kolei potrzebna jest zgoda. No i to jest to błędne koło. No ale tak można w nieskończoność. Można oczywiście, że tak. To jest wielki problem do rozwiązania. No i teraz pytanie, jak w takim razie przez ten czas, kiedy ten problem będzie rozwiązywany, a to błędne koło będzie się toczyć, jak będą wyglądały relacje pomiędzy Unią a Wielką Brytanią? Będziemy trochę w Unii, a trochę poza Unią? Nie. Wielka Brytania jest do czasu wystąpienia z Unii Europejskiej, nie wiadomo kiedy to nastąpi, jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Zresztą mnie zdziwiło to, że 27 państw zdecydowało się odbyć odrębne posiedzenie Rady Europejskiej z pominięciem Wielkiej Brytanii. To było zachowanie takie dziecinne. Wie pan, nie wolno takich rzeczy robić. Wielka Brytania jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, powinna być zaproszona i wiedzieć, jakie stanowisko poszczególnych państw w sprawie wystąpienia. To nie powinno być tajne. Więc ja jestem bardzo krytycznie nastawiony do tego typu metod działania tych 27 państw. Nikt rozsądny tam się nie znalazł i powiedział, tak nie wolno robić. Ale jest pan absolutnie przekonany, że ta decyzja, która, no oczywiście możemy na razie tylko gdybać, bo nie znamy ostatecznej wersji tego werdyktu, ale która najprawdopodobniej zostanie podtrzymana przez Brytyjski Sąd Najwyższy, nie może oznaczać powstrzymania Brexitu, co najwyżej będzie to pewnego rodzaju odwleczenie tej decyzji, tego procesu w czasie, to wszystko? No to trudno przewidzieć, co będzie dalej, wie pan, dlatego że jest wiele zagrożeń.
Brytyjczycy stopniowo sobie uświadamiają, jakie to są implikacje tej decyzji większości Brytyjczyków wyrażone w referendum, oczywiście podjętej w referendum. I więc istnieje zagrożenie, że może się Zjednoczone Królestwo rozpaść, to jest prawda, a utrzymanie jedności więc Zjednoczonego Królestwa jest jednym z nadrzędnych obowiązków parlamentu brytyjskiego. No ale to, panie doktorze, no ale to jest właśnie argument przemawiający za tym, o co pytałem. Czy możliwa jest sytuacja, w której Parlament Europejski właśnie kierując się tym wyższym dobrem, czyli utrzymaniem jedności Wielkiej Brytanii, nie zablokuje Brexitu? No, wie pan... Wbrew referendum i wbrew temu głosowi, może do tego dojść. Może do tego dojść, że rzeczywiście parlament zablokuje Brexit. I co wtedy? Absolutnie. No to wtedy? Wtedy są nowe wybory parlamentarne, różne mogą być, są możliwości. Nowe wybory parlamentarne, nowe referendum, już w innych warunkach zorganizowane, wiążące referendum, bo to nie jest wiążące. No, ale to być tak, że możemy pogdybać, panie doktorze. No, to możemy. Najprawdopodobniej będzie tak, że dojdzie do drugiego referendum. Załóżmy, że parlament blokuje Brexit, nie daje zgody rządowi na te rozmowy z Unią Europejską. To oznacza, że cała procedura zostaje właśnie wstrzymana czy też odwołana. To powoduje oczywiście wcześniejsze wybory parlamentarne. Załóżmy, że te wybory parlamentarne w dużej mierze nie zmienią tego krajobrazu politycznego. Dochodzi do kolejnego referendum i znowu załóżmy, że Brytyjczycy tym razem opowiadają się za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Koniec problemu? Wracamy do Unii, nie wychodząc z Unii? Nie do końca. Istnieje coś takiego, co ja nazywam problemem brytyjskim w Unii Europejskiej. Wielka Brytania bardzo długo miała krytyczny stosunek do integracji europejskiej. Właściwie została zmuszona do tego, żeby zrealizować swoją starą politykę. O ile nie możesz ich pokonać, to się do nich przyłącz. To nastąpiło, ale Brytyjczycy nie do końca byli zadowoleni z tego, że są członkami najpierw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a później Unii Europejskiej. Mieli bardzo krytyczny stosunek do wielu instytucji unijnych, wielu polityk unijnych, do tej pory zresztą mają. W związku z tym istnieje coś takiego, co ja nazywam problemem brytyjskim. To Wielka Brytania nigdy nie była tak w pełni zaangażowana na rzecz integracji europejskiej. No tak, no z drugiej strony mówiono, że to jest taki głos rozsądku w Unii Europejskiej. No to jest dziwne, że tylko na 28 członków tylko mamy jeden głos rozsądku, a co zresztą? No duży kraj, może no, dlatego akurat ten głos zauważano. Na tym, rzeczywiście, czy nie ma już więcej rozsądnych członków Unii Europejskiej, tylko jest jeden rozsądny? Mnie to strasznie dziwi. Bo wszyscy powinni być rozsądni. Ja się dziwię, że podejmowano wiele takich dziwnacznych decyzji dotyczących sprzedaży towarów, kształtu towarów i tak dalej. I nikt tego nie zablokował. Przecież mamy całą rozbudowaną biurokrację, parlament i nikt tak dziwacznych decyzji nie zablokował. No i to było właśnie to, co bardzo chętni i bardzo często brytyjscy politycy krytykowali w Unii Europejskiej. Tak. To rozmuchanie biurokracji, nadmierna kodyfikacja wielu rzeczy, które tak naprawdę mogłyby się bez tego obyć. Stworzono eurokrację i powstał tak zwany euroestablishment. Mnóstwo ludzi czerpie z tego korzyści i dąży do tego, żeby to rozbudowywać, bo to są świetne synekurki. I wie pan, panie redaktorze, nie chcą się z tym rozstać. Tak? A to trzeba zreformować, to trzeba jednak zreformować. Po 8 grudnia w Wielkiej Brytanii zrobi się bardzo, bardzo ciekawie. Doktor Zygmunt Janiec, Uczelnia Łazarskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie państwu. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Radio 24. Audycja 24 poziom. Nowe technologie, użyteczne aplikacje i innowacyjne patenty. Gry komputerowe i konsolowe. Psychologia, kultura i konteksty grania. Nowe systemy komputerowe i urządzenia mobilne do pracy i do rozrywki. Wejdź na 24 poziom. Sobota, godzina 14:15. Zapraszają Kasia Gizińska i Przemysław Pawełek. Do usłyszenia. Jest 6:00. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ustawa Za życiem już na biurku prezydenta. Senat bez poprawek przyjął nową regulację o wsparciu kobiet w ciąży. Niemiecka prokuratura wszczęła dochodzenie przeciwko szefom koncernu internetowego Facebook. Chodzi o tak zwaną mowę nienawiści. Dwa najnowsze sondaże przewidują przewagę Hillary Clinton w amerykańskich wyborach prezydenckich. Nadal nie jest jasne, jaki będzie ostateczny wynik.
Edyta Poźniak, dzień dobry i zapraszam. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin za życiem czeka tylko na podpis prezydenta. Wczoraj Senat bez poprawek przyjął ustawę. Nowa regulacja przewiduje jednorazowe wsparcie w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. Świadczenie to ma być wypłacane bez względu na dochód w rodzinie i pod warunkiem, że matka była pod opieką lekarza od 10 tygodnia ciąży. Wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas wyjaśnił, że w przypadku tej ustawy konsultacje społeczne tylko by skomplikowały i niepotrzebnie wydłużyły proces jej powstania. My mamy swoje doświadczenie, mamy swoich ekspertów, mamy swoją wiedzę. Oczywiście można by ją konsultować, ale jest to dość skomplikowane. Jest ogromna ilość ludzi, która miałaby zastrzeżenia, miałaby wątpliwości, miałaby swoje pomysły. Myśmy utknęli w gąszczu poprawek, analiz i tak dalej. Wydaje nam się, że jeżeli damy teraz, to damy poczucie, że zrobiliśmy pierwszy krok. Następny będzie zrobiony stosunkowo szybko. Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 56 senatorów, głównie z PiS. Przeciw było 22 senatorów z PO. 7 wstrzymało się od głosu. 4 zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień usłyszał w katowickim Wydziale Prokuratury Krajowej prezes Najwyższej Izby Kontroli. Krzysztof Kwiatkowski po złożeniu wyjaśnień w prokuraturze zapewnił dziennikarzy, że jest niewinny. Uważam, że zarzuty są bezzasadne. Nigdy nie złamałem żadnych przepisów prawa i to w obszernym wyjaśnieniu prokuraturze przedstawiłem, ustosunkowując się do wszystkich jej wątpliwości. Nigdy nie złamałem żadnych przepisów prawa. Pierwszy raz miałem możliwość poinformowania, przedstawienia tego prokuraturze. Krzysztof Kwiatkowski jest przekonany, że w tej chwili sprawa trafi do niezależnego sądu. Jego zdaniem tam będzie mógł dowieść, jaka jest prawda. Jeden z zarzutów, jakie usłyszał Krzysztof Kwiatkowski, dotyczy konkursu na szefa delegatury NIK w Rzeszowie. 3 pozostałe dotyczą przekroczenia uprawnień wynikających z pełnionej funkcji i mają ścisły związek z organizowanymi konkursami na szefa delegatury NIK w Łodzi, wicedyrektora w Rzeszowie i wicedyrektora Departamentu Środowiska NIK. Grozi mu do 5 lat więzienia. Niemiecka prokuratura wszczęła dochodzenie przeciwko szefom koncernu internetowego Facebook. Chodzi o podejrzenie tolerowania tzw. mowy nienawiści. O sprawie donosi w najnowszym wydaniu tygodnik Der Spiegel. Z Berlina Wojciech Szymański. Prokuratura wszczęła dochodzenie po otrzymaniu zawiadomienia, którego autor oskarża Facebook o przymykanie oka na zakazane treści. Chodzi o wpisy o charakterze rasistowskim, pogróżki, negowanie Holokaustu czy wzywanie do przemocy. Jak czytamy, Facebook zobowiązany jest do usuwania tego typu treści od razu, gdy zostanie o nich poinformowany. Autor skargi udokumentował jednak wiele przypadków, w których zakazane treści nie były kasowane mimo zawiadomienia portalu. Z informacji Szpigla wynika, że wszczęte postępowanie prowadzone jest przeciwko szefom Facebooka, m.in. przeciwko Markowi Zuckerbergowi. Tygodnik przypomina, że Facebook od wielu miesięcy krytykowany jest w Niemczech za zbyt dużą pobłażliwość w sprawie tzw. mowy nienawiści. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. 2 najnowsze sondaże przewidują zwycięstwo Hillary Clinton w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. W sondażu dla Washington Post i ABC News kandydatka demokratów ma 4 punkty procentowe przewagi nad Donaldem Trumpem. Chęć oddania na nią głosu zadeklarowało 47% badanych, a na jej rywala 43%. W poprzednim badaniu poparcie dla Clinton było niższe od obecnego o 1 punkt procentowy. Zaznaczono jednak, że różnica wciąż jest na poziomie błędu sondażowego. W drugim sondażu przewaga Clinton nad kandydatem republikanów wynosi 2 punkty procentowe, a stosunek badanych wynosi 46 do 44%. Różnica jest mniejsza niż błąd sondażowy. W poprzednim badaniu przewaga Clinton nad Trumpem wynosiła 7 punktów procentowych. Prognoza pogody. Na obszarze od zachodniego Pomorza i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę po Kujawy i wschodnie Pomorze zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu. Na północy rano, gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 4 stopni na północy do 10 na południu. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie spadało. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Czysto
okazja w Lidlu, czyli środki czystości w weekendowych supercenach. Już teraz żel WC Domestos 1 litr tylko 5,99. Tak, jedynie 5,99. A proszek do prania E 5,25 kg aż na 70 prań tylko 21,99. Jedynie 21,99. No taka okazja na proszek E to wypiera wszystko. No w każdym razie wszystko sprawdzi się w praniu. Środki czystości w weekendowych supercenach. Już teraz w Lidlu. Lidl. Co tydzień coś nowego. Sześć minut po godzinie szóstej. Poranek w Polskim Radiu 24. Przy mikrofonie Maria Furdyna. Witam Państwa. Jest sobota, 5 listopada, 310 dzień roku. Słońce w znaku Skorpiona wzejdzie o 6.40, a zajdzie o 15.59. A to oznacza, że dzień będzie trwał 9 godzin i 19 minut. Imieniny dziś obchodzą Blandyna, Elżbieta, Florian, Modest, Modesta, Sławomir i Zachariasz. Wszystkiego najlepszego. Polskie Radio 24. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali w Sejmie projekt ustawy dotyczący organizacji oraz trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. W nocy odbyło się pierwsze czytanie. W projekcie są zapisy mówiące o zmianie sposobu wyboru prezesa Trybunału. Prezes byłby powoływany przez prezydenta spośród wszystkich kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne w terminie miesiąca od dnia, w którym powstał wakat. Kandydatem może być każdy sędzia, który w głosowaniu Zgromadzenia Ogólnego Trybunału otrzymał co najmniej 5 głosów. Zdaniem posła PO Arkadiusza Merchem PiS wprowadza nieznany wcześniej wakat, a tak naprawdę to wojna z Trybunałem. Od roku jesteśmy świadkami prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość wojny hybrydowej z Trybunałem Konstytucyjnym. Przedłożony kilka dni temu projekt, obradowany kolejny raz pod osłoną nocy, jest tylko kolejnym rozdziałem wojennej epopei, rozdziału, którego symbolami są fałsz, obłuda i arogancja. Jak bowiem można inaczej traktować ustawę, która została napisana pod jednorazowe zamówienie polityczne? PO i Nowoczesna domagają się odrzucenia projektu. Poseł Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że nowe rozwiązanie wychodzi naprzeciw wnioskom Komisji Weneckiej oraz opozycji. Ma charakter porządkujący, dodaje poseł Buda. Złożony projekt to bardzo duży krok w kierunku naprawy tego, co popsuto niezgodną z konstytucją ustawą z czerwca 2015 roku, przyjętej głosami posłów Platformy Obywatelskiej. Ustawa jest również wykonaniem wniosków i wskazań zespołu ekspertów powołanych przez marszałka Sejmu, który wskazywał na rozdzielenie materii dotyczącej Trybunału w trzy akty prawne. Akt dotyczący statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, akt dotyczący trybu i organizacji i postępowania przed Trybunałem oraz przepisów wprowadzających. Kolejny raz posłowie zajmą się projektem PiSu za dwa tygodnie. Wówczas będą głosowane wnioski PO i Nowoczesnej o jego odrzucenie. Przeciw nowej propozycji PiSu jest także Polskie Stronnictwo Ludowe. Klub Kukiz 15 nie ma uzgodnionego stanowiska. Antoni Macierewicz wyraził zdziwienie skierowanym do niego listem ministrów obrony Francji i Niemiec zawierającym krytykę zakończenia negocjacji w sprawie zakupu Caracali. Szef polskiego resortu obrony mówił w TVP Info, że decydujące znaczenie w takich sytuacjach ma offset i ministrowie to wiedzą. Dla mnie jest to wielkie, wielkie zaskoczenie, dlatego że przecież ministrowie obrony wszystkich państw, które prowadzą jakiekolwiek negocjacje z Polską, wiedzą, że warunkiem każdego kontraktu zbrojeniowego z Polską jest offset. Tutaj Francja nie była w stanie przedstawić panu premierowi Morawieckiemu satysfakcjonujących ofert offsetowych. Francuska agencja AFP podała, że list do Antoniego Macierewicza ministrowie obrony Francji i Niemiec wysłali pod koniec października. Zakończenie przez Polskę negocjacji w sprawie zakupu wielozadaniowych śmigłowców wojskowych od Airbusa nazwali dużym krokiem w tył dla trójstronnego partnerstwa i obrony europejskiej. Komitet Praw Człowieka przy ONZ wyraża zaniepokojenie sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Krytykuje nasz kraj, jeśli chodzi o przestrzeganie praw kobiet, a także za odmowę przyjmowania islamskich uchodźców. Takie stwierdzenia znalazły się w 7. raporcie okresowym dotyczącym Polski, przygotowanym na 118. sesję Komitetu Praw Człowieka ONZ w Genewie. Komitet wzywa w raporcie polski rząd do natychmiastowego opublikowania wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz zapewnienia realizacji tych wyroków.
Do tego stanowiska odniósł się rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jak będą wyroki Trybunału Konstytucyjnego i pan prezes Rzepliński zabierze się do pracy i zacznie wydawać wyroki, to jak najbardziej będą publikowane wszystkie takie dokumenty. My stoimy na gruncie prawa i tego prawa będziemy przestrzegali polskiej konstytucji. Pan prezes Rzepliński powinien się zastanowić, jaką pełni funkcję i powinien przede wszystkim być świadomy tego, jaką pełni funkcję. Nieodłącznym przymiotem jest przede wszystkim niezależność sędziów, niezależność sądów, a działalność pana prezesa Rzeplińskiego pokazuje, że jednak w ostatnim czasie no, ma pewne konotacje. Sprawę skomentował też były wiceminister spraw zagranicznych, poseł PO Rafał Trzaskowski. Niestety wszystko to będzie miało swoje konsekwencje i swoje reperkusje. Przecież Polska stara się o niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u, a tym samym nie potrafi się wytłumaczyć, nie potrafi przedsięwziąć żadnych kroków, które są w stanie przekonać opinię zarówno w Europie, jak i na świecie, że w tej chwili nie jest osłabiany Trybunał Konstytucyjny. Niestety to Prawu i Sprawiedliwości na dobre nie wyjdzie. W opublikowanym wczoraj dokumencie komitetu napisano, że zmiany w prawie dotyczące Trybunału Konstytucyjnego uchwalone przez parlament w listopadzie i w grudniu ubiegłego roku, a także w czerwcu tego roku wpływają negatywnie na jego niezależność i pracę. Zaniepokojenie według komitetu budzi też fakt odmowy publikacji w dzienniku urzędowym orzeczeń Trybunału z marca i sierpnia. Komitet zarzuca też Polsce dyskryminację kobiet w kontekście sporu o tzw. ustawę antyaborcyjną oraz niezadowalający stan edukacji seksualnej w szkołach. W Polskim Radiu 24 kalendarium. Sprawdzamy, co 5 listopada wydarzyło się wiele, wiele lat temu. 110 lat temu, w 1906 roku, 38-letnia wówczas Maria Skłodowska wygłosiła swój pierwszy wykład z fizyki na paryskiej Sorbonie. Była pierwszą kobietą, profesorem wykładającą na tej uczelni. W 1938 roku odbyła się premiera filmu Zapomniana melodia w reżyserii Konrada Toma i Jana Fetke. Z tego filmu pochodzą znane do dziś piosenki Już nie zapomnisz mnie i Ach, jak przyjemnie, autorstwa Ludwika Starskiego do muzyki Henryka Warsa. Film bił rekordy kasowe w kinach. Znaną i lubianą melodię z tego filmu śpiewał Aleksander Żabczyński, jeden z najpopularniejszych aktorów okresu międzywojennego. Bo nie zapomnisz mnie, ty moją piosenkę spamiętasz. Melodia jest siła zaklęta i czar, i moc. W filmie wystąpili też inni wielcy aktorzy okresu międzywojennego, Antoni Fertner, Michał Znicz i Józef Orwit. Dziś mija 75. rocznica urodzin Włodzimierza Nachornego, wybitnego polskiego muzyka jazzowego, pianisty, saksofonisty, flecisty i kompozytora. Nachorny sięga po rozmaite muzyczne tworzywo, a to realizując się w jazzowych zespołach Andrzeja Kurylewicza, Krzysztofa Sadowskiego, Andrzeja Trzaskowskiego czy Ptaszyna Wróblewskiego, innym razem jako muzyk rockowej grupy Breakout, z którą nagrał dwie płyty, w tym jedna z najwspanialszych na drugim brzegu tęczy w 1969 roku. Skomponował m.in. jej portret do słów Jonasza Kofty. Dla wielu słuchaczy bardzo długo Nachorny był muzykiem tego jednego utworu, o czym wspominał w wywiadzie dla Polskiego Radia. Byłem oburzony głównie tym, że wszyscy dookoła uważają, że jestem kompozytorem jednego utworu. Ale później sam sobie to wytłumaczyłem, że to w końcu nie jest tak źle, bo podpierając się wspaniałymi nazwiskami, jeżeli się mówi o Ravelu, to wszyscy Bolero. Bolero. I tak można by wymienić jeszcze kilka wielkich sław, które są kojarzone właśnie z jednym utworem, co wcale nie znaczy, że nic innego nie napisali. Jej portret śpiewany był początkowo przez Bogusława Meca, a dziś wykonywany jest przez wielu muzyków. Piosenka wygrała festiwal w Opolu w 1971 roku. Dziś mija także 12. rocznica śmierci Jerzego Dudy Gracza, malarza, rysownika i scenografa. Zmarł w wieku 63 lat podczas pleneru malarskiego w Łagowie. Duda Gracz w swoich obrazach za pomocą postaci ludzkich o karykaturalnie zdeformowanych ciałach oraz powszechnie znanych symboli obnażał i wytykał swoim rodakom wady. Głupotę, nietolerancję, zakłamanie, chamstwo i lenistwo. O swojej twórczości mówił podczas jubileuszu 60-lecia, nazywając ją pokazywaniem subiektywności sposobu na odchodzenie. To jest taki pejzaż, który już właściwie nie istnieje, przedindustrialny i ludzie, których zapamiętałem z dzieciństwa i dzisiaj właściwie nie wiem, czy oni jeszcze istnieli, czy ja ich naprawdę widziałem, czy mi się może wydawało, że ich widziałem. Krótko mówiąc, jest to świat, który noszę w sobie, który odchodzi razem ze mną, ale mam wrażenie, że odchodzi przede wszystkim jednocześnie we mnie, w środku.
Jerzy Duda, gracz, miał na koncie blisko 200 wystaw indywidualnych, brał też udział w ponad 350 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jego obrazy znajdują się w zbiorach muzeów narodowych w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Poznaniu oraz w Muzeum Sztuki w Łodzi. Dziś miała pierwsza rocznica śmierci Czesława Kiszczaka, generała i działacza komunistycznego, byłego ministra spraw wewnętrznych. W latach 1979-81 kierował wywiadem i kontrwywiadem wojskowym. Był członkiem biura politycznego KC PZPR, bliski współpracownik generała Wojciecha Jaruzelskiego. Za udział w grupie przestępczej, która wprowadziła stan wojenny, został skazany w 2012 roku na 2 lata więzienia w zawieszeniu. Generał Kiszczak twierdził, że wprowadzenie stanu wojennego było działaniem w stanie wyższej konieczności z powodu groźby sowieckiej interwencji. W ostatnim słowie podczas procesu ponownie przytoczył ten argument. Uchroniliśmy Polskę przed wielowymiarową tragedią. Był to krok, który uratował nasz kraj przed kolejną tragedią narodową. Przed typowo polskim, byle zacząć powstanie, a potem jakoś to będzie. Jakoś by było z tysiącami nieboszczyków i z okazją do kolejnego świętowania. Generał Kiszczak nie trafił do więzienia, mimo że był obciążony odpowiedzialnością za śmierć 9 górników kopalni Wujek w grudniu 1981 roku. Jako szef MSW wysłał szyfrogram do dowódców jednostek milicji zezwalający na użycie broni palnej wobec strajkujących. Odbyło się kilka procesów w tej sprawie. Generał był w nich uniewinniany, skazywany albo postępowania były zawieszane lub umarzane. Ostatecznie w lipcu 2013 roku sąd apelacyjny zawiesił proces bezterminową. 24 tytuły. Przegląd prasy w Polskim Radiu 24. Prawie 17 minut po godzinie 6 zaglądamy do prasy. Na początek Gazeta Wyborcza, która pisze o nowym sposobie finansowania uczelni forsowanym przez ministra Jarosława Gowina. Jak czytamy w gazecie, do tej pory im więcej studentów miała dana szkoła wyższa, tym więcej pieniędzy do niej trafiało. Według projektu Ministerstwa Nauki teraz uczelnia dostanie najwięcej pieniędzy, gdy na jednego pracownika naukowego będzie przypadało 11-13 studentów. W algorytmie zmieniony ma też zostać składnik kadrowy. Wysokość dofinansowania ma być uzależniona od jakości kadry naukowej. Według ekspertów zmiany oznaczają chude lata dla mniejszych uczelni publicznych, a w perspektywie kilku lat ich nieuchronne zamknięcie. Aleksander Temkin z Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej ocenia, że uniwersytety takie jak Gdański, Łódzki czy Opolski będą musiały co roku przyjmować o kilka tysięcy studentów mniej, żeby utrzymać optymalny stosunek studentów do pracowników. Teoretycznie mniejsze uczelnie mogłyby zatrudniać więcej wykładowców, ale nie mają na to pieniędzy, uważa Aleksander Temkin. A więcej na ten temat w Gazecie Wyborczej. Teraz fakt. Na pierwszej stronie Lewandowski bierze 36 tysięcy złotych za nic. W 2014 roku Janusz Lewandowski przestał być unijnym komisarzem. Dostał przejściowy zasiłek. Unia wypłaca więc zapomogę i to aż do 2017 roku komuś, kto jako europoseł dostaje co miesiąc ponad 50 tysięcy złotych. Jak czytamy w fakcie, dwóch byłych unijnych komisarzy, Janusz Lewandowski i Jacek Dominik, inkasują miesiąc w miesiąc po 36 tysięcy złotych. I to tylko za to, że skończyli pracę w Komisji Europejskiej. Jak ujawnił właśnie niemiecki dziennik Die Zeit, tak zwany przejściowy zasiłek od 2014 roku płynie z unijnej kasy do 16 byłych komisarzy, którzy współpracowali z José Manuelem Barroso, przewodniczącym Komisji Europejskiej. Dlaczego jest wypłacany? To ma być sposób na to, by zapobiec konfliktowi interesów. Chodziło o to, by tuż po zakończeniu kadencji komisarze nie zasilili dobrze płatnych stanowisk w branży przemysłowej. Tyle, że większość spośród tych 16 wybrańców po zakończeniu kadencji w Komisji Europejskiej robi kariery jako lobbyści, menadżerowie czy politycy. Przykład: Janusz Lewandowski z PO, który został europosłem. Bierze unijny zasiłek, mimo tego, że z tytułu sprawowania mandatu ma ponad 50 tysięcy złotych miesięcznie, a majątek też ma pokaźny. Powodów do narzekania nie ma też Jacek Dominik, który w marcu załapał się do Komisji Audytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Co ciekawe, na liście publikowanej przez Die Zeit Polska jako jedyna jest reprezentowana przez dwóch byłych komisarzy. Wszystko przez to, że Dominik zastąpił Lewandowskiego zaledwie na 4 ostatnie miesiące kadencji w Komisji Europejskiej. Z doniesień Die Zeit wynika, że byli komisarze
będą pobierać zasiłek do 2017 roku. W sumie będzie to kosztowało europejskiego podatnika ponad 431 tysięcy złotych. Więcej na ten temat w fakcie. W Super Ekspresie natomiast o tym, że 2 tygodnie temu marszałek Kuchciński zabrał swojego syna razem z parlamentarną delegacją do Rzymu. Super Ekspres pyta marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, ile zapłaciłeś za syna. Marek Kuchciński złożył pisemne oświadczenie przed wyjazdem do Rzymu, w którym wyraził zgodę na potrącenie z przysługującej mu diety poselskiej należności wynikających z tytułu kosztów wyjazdu jego syna. To zdanie Sejm powtarza jak mantrę, gdy gazeta pyta o dowód wpłaty marszałka. A przecież jeśli Kuchciński pokrył z własnej kieszeni podróż syna do Rzymu, to przedstawianie jakiegokolwiek dokumentu w tej sprawie problemem być nie powinno. Ale z niewiadomego powodu jest, i to dużym. Apel do marszałka Sejmu o udowodnienie, że zapłacił za udział syna w wyjeździe, został sformułowany w złej wierze. Czytamy w piśmie skierowanym z Sejmu. Opozycja nie ukrywa oburzenia, że dokumenty poświadczające, że marszałek zapłacił za syna, wciąż nie zostały ujawnione. Kuchciński z jednym ze swoich nastoletnich synów bliźniaków poleciał do Rzymu 2 tygodnie temu. Był to wyjazd w ramach parlamentarnej pielgrzymki. Przypomnijmy, polityk i jego latorość do wiecznego miasta udali się na pokładzie rejsowego samolotu, a wrócili już rządowym. Początkowo Sejmowe Biuro Prasowe upierało się, że to nieprawda i marszałek w obie strony podróżował komercyjnymi liniami. Gdy jednak przedstawiliśmy, czyli Super Ekspres, relację naocznego świadka, który widział Kuchcińskiego z synem w rządowym samolocie powrotnym, okazało się, że oficjalna wersja Sejmu uległa zmianie i jest zgodna z wersją Super Ekspresu. I więcej na ten temat w Super Ekspresie właśnie. Polskie Radio 24. Anna Zalewska pozostanie na stanowisku ministra edukacji narodowej. Sejm odrzucił wniosek Platformy Obywatelskiej o jej odwołanie. Wniosek dawał możliwość do dyskusji, pokazania argumentów. Bez względu na arytmetykę sejmową warto o ważnych sprawach rozmawiać, mówiła w rozmowie parlamentarnej Urszula Augustyn, posłanka Platformy Obywatelskiej. Pani minister Zalewska wędrowała po kraju, spotykała się w różnych regionach z ludźmi, ale przede wszystkim ona występowała i to ona mówiła, jakie są jej argumenty. Natomiast ważne jest, żeby wreszcie Prawo i Sprawiedliwość zaczęło słuchać także innych ludzi. Gdyby tak było, to nie byłoby nauczycieli na ulicach, nie byłoby pikiet, nie byłoby organizowania się rodziców, którzy także protestują przeciwko tej zmianie. No i nie mielibyśmy okazji na rozmowę, więc uważam, że bez względu na tę arytmetykę sejmową warto o tych ważnych sprawach rozmawiać, bo reforma, którą proponuje pani minister Zalewska, jest nieprzemyślana, jest chaotyczna, wprowadzi więcej złego niż dobrego. Dzisiaj takie najważniejsze pytanie w edukacji to jest pytanie o jakość. Więc skoro powinniśmy zadbać o to, żeby ta jakość była jak najlepsza, bo co do tego wszyscy się zgodzimy, że trzeba takie działania podejmować, żeby jakość edukacji jak najlepszą była, to pytanie jest takie, czy przesuwanie ucznia z miejsca na miejsce, czy przesuwanie dzieci z budynku do budynku, czy zmiana nazwy szkoły i cały ten galimatias, który w związku z tym się wytworzy, będzie temu służył. Pani naszym zdaniem nie. Tylko właśnie, czy jakość kształcenia zależy od tego, jaka tabliczka wisi na budynku szkoły? Ona raczej zależy od tego, jacy nauczyciele w szkole pracują i jakie jest podejście samych uczniów i rodziców do tego, jak ten proces edukacji powinien przebiegać. Absolutnie się z panią zgadzam, więc pytanie... Więc dlaczego taki upór w obronie gimnazjów właśnie, po stronie opozycji i po stronie Platformy Obywatelskiej? Odwracamy pytanie. To zmiana nazwy szkoły, zlikwidowanie jednej szkoły i powiększenie drugiej wpłynie na wzrost jakości edukacyjnej? No nie. Cały czas mamy tych samych nauczycieli, cały czas mamy tych samych rodziców i te same dzieci. Zmiana nazwy szkoły, przesunięcie ich z miejsca na miejsce nic nie pomoże. Rodzicom, nauczycielom i młodym ludziom, uczniom potrzebna jest inna pomoc. Choćby zatrudnienie większej ilości doradców zawodowych w gimnazjach, choćby zatrudnienie większej ilości psychologów, czy też po prostu dobra, mądra współpraca pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami, wspomaganie tych nauczycieli w samej ich pracy. Nie będzie tutaj nic dobrego,
w momencie, kiedy nauczyciele nie wiedzą, czy będą jutro pracować, gdzie będą pracować, jaka to będzie szkoła, kto będzie tą szkołą zarządzał, no niestety, no nie tędy droga, po prostu nie tędy droga. Minister Zalewska gwarantuje, że tych zwolnień nauczycieli, o których tak bardzo głośno mówi opozycja, nie będzie, że to wsparcie pedagogiczne, psychologiczne w szkołach się pojawi, a likwidacja gimnazjów i powrót młodzieży do 8-letniej szkoły podstawowej ma pomóc w pełnieniu tej funkcji wychowawczej szkoły właśnie, że wyrywanie dziecka w wieku lat, właściwie młodego człowieka w wieku lat kilkunastu z dobrze znanego środowiska i włączanie go do szkoły, która jest dla niego miejscem nowym, trafia on do ludzi, których nie zna, nauczyciele też muszą się nauczyć w tym najtrudniejszym momencie tych dzieci, którzy trafiają do nowej szkoły, no to wszystko komplikuje cały ten proces i edukacji, i wychowania, który tak bardzo leży na sercu, mam wrażenie, i Prawu i Sprawiedliwości, i Platformie Obywatelskiej. Ale myślę, panie redaktorze, że przez kilkanaście lat funkcjonowania gimnazjów nauczyciele nauczyli się już, tak, czy stosowali przeróżne metody pracy z uczniami i gimnazjaliści pokazali, że potrafią w środowiskach, czy też w porównaniu ze swoimi rówieśnikami z innych krajów, być naprawdę dobrze wykształconymi, tak? Mają umiejętności i mają wiedzę. To pokazały badania PISA. Natomiast pani pytanie dotyczyło tego, czy ta zmiana nie odbije się korzystnie, tak jak zapowiada minister Zalewska, na tym komponencie wychowawczym szkoły, że szkoła nie tylko musi przygotować dziecko do tego, żeby dobrze zdało egzamin i żeby poprawnie zdało test kończący taką, czy taki czy inny etap edukacji, ale również, żeby spełniała dobrze swoją funkcję wychowawczą. Kolejne wyzwania, kolejne etapy w życiu młodego człowieka pokazują, że ono musi się umieć znaleźć w nowym środowisku. I jednym z plusów tego, że odłączono szkoły podstawowe od gimnazjów, było między innymi to, że właśnie nastolatki dostawały nowe wyzwania, tak? A że oddzielaliśmy ten trudny wiek dojrzewania od maluchów, od 6-7-latków, które uczęszczają do szkoły podstawowej. Te nowe wyzwania będą się powtarzały w życiu wielokrotnie. Młody człowiek musi się nauczyć z nimi sobie radzić i doskonale to zrobił, bo gimnazjaliści potrafią to robić. Natomiast myślę też, i to chyba też jest bardzo ważny element, to, że właśnie nauczyciele powinni ze sobą mocniej współpracować. Kiedy dziecko przechodzi z podstawówki do gimnazjum, to cała wiedza o tym dziecku także powinna za nim podążać i jeden nauczyciel z drugim nauczycielem we współpracy powinien wiedzieć, jakiego ma ucznia, jakie są jego talenty, jakie są jego zalety, jakie są jego dysfunkcje. Wszystko to powinno wędrować także za uczniem i pomagać mu w nowym środowisku. Gimnazja miały być właśnie tym miejscem, gdzie dziecko ma szansę na wyrównywanie swoich deficytów i rozwijanie swoich talentów. I to gimnazjum zdecydowanie dzieciakom zapewniło, szczególnie tym uczniom z mniejszych miejscowości. Pani poseł, no ale też trudno pozostawać głuchym na argument, który też w tej debacie nad wnioskiem o wotum nieufności dla minister Zalewskiej się pojawia, czyli nad obietnicą wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów właśnie z takim zapewnieniem, że gimnazja zostaną zlikwidowane, wygaszane. Tutaj o nazewnictwo mniejsza. I teraz Prawo i Sprawiedliwość realizuje tę swoją obietnicę. Tylko proszę zobaczyć, ile osób zaufało Prawo i Sprawiedliwości. 30% spośród tych, którzy w ogóle poszli do głosowania. Więc jakbyśmy policzyli, jaka to jest część tego suwerena, o którym mówi bardzo często Prawo i Sprawiedliwość, to jest niespełna 19%. No ale jednak prawa demokracji ale mówiło są też Prawo i Sprawiedliwość twarde, ale w kampanii, jasne, że będzie słuchało ludzi. Więc niech posłucha tych, którzy mają wątpliwości i zastrzeżenia i którzy mówią, że edukację trzeba zmieniać, ale ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. I jeszcze jedno. Nic pani minister Zalewska, ani nic pani premier Szydło nie mówiły o tym, że jednak nauczyciele będą tracić pracę. A będą. I to, że dzisiaj pani Zalewska zaklina rzeczywistość, że nie będą, to jest po prostu manipulacja. Dzisiaj nauczyciele w szkołach podstawowych są na rocznych urlopach na poratowanie zdrowia po prostu dlatego, że idzie pusty rocznik. Zamiast kilku klas mamy po jednej. Często w wielu szkołach tych klas pierwszych w ogóle nie ma. I ten pusty rocznik będzie
okradł przez całą szkołę podstawową. To znaczy, że kolejni nauczyciele także nie będą mieli pracy. I jeśli pani minister dzisiaj mówi o tym, że nie powinniśmy się troszczyć o nauczycieli, tylko o dziecko, to ja chcę powiedzieć, że i dziecko, i nauczyciel, i rodzic także są absolutnymi uczestnikami procesu edukacji. I bez któregokolwiek z tych elementów niestety tego procesu nie będzie. Z posłanką Urszulą Augustyn rozmawiała Ewa Pasążnik. Rozmowa parlamentarna jest dostępna na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Autopromocja. Program drugi oraz Instytut Kultury Węgierskiej w Warszawie zapraszają na koncert zespołu Buda Folk Band. 6 listopada. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, godzina 19. Transmisja na antenie programu drugiego oraz na stronie dwojkapolskieradio.pl. Koncert organizowany jest z okazji Roku Kultury Węgierskiej w Polsce. Autopromocja. Jest 6:30. Informacje dnia w skrócie. Edyta Poźniak. Premier Beata Szydło jest na Łotwie. Wczoraj spotkała się z Polonią, a dziś zaplanowano spotkania dwustronne. W Rydze weźmie udział w szczycie przywódców rządów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Chin. Rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział, że spotkania, które odbędą się w Rydze, mają wiele wymiarów. Generalnie szczyt ma za zadanie umocnić współpracę pomiędzy krajami regionu z Chinami. Szczyt to także, w Rydze to także okazja do promocji Polski i regionu nie tylko w Chinach, ale też w innych państwach Azji. Organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą migrantom na Morzu Śródziemnym oskarżyły Unię Europejską o to, że odwraca głowę od tragedii tysięcy ludzi. Od początku tego roku utonęło ponad 4200 osób, a to znacznie więcej niż w poprzednich latach. Organizacja Lekarze Bez Granic, która wynajęła statek i ratuje próbujących przeprawić się przez morze uchodźców, tylko wczoraj wyciągnęła z wody 867 osób. Tylko w październiku do Włoch dotarło ponad 27 tysięcy osób, podczas gdy rok temu 8900 osób. Planowany na najbliższy poniedziałek berliński pokaz filmu Smoleńsk został odwołany. Odbędzie się w innym terminie, poinformował ambasador Polski w Niemczech Andrzej Przyłębski. Wcześniej dwa kina w Berlinie odmówiły wyświetlania obrazu, tłumacząc to obawami o bezpieczeństwo. Ambasador Przyłębski wyjaśnił, że kina otrzymały niepokojące sygnały, dlatego powinna zająć się tym policja. Do sprawy trzeba podejść poważnie i mamy zamiar włączyć berlińską policję do prób wyjaśnienia, jak poważne były to sygnały, skąd pochodziły, kto jest autorem. Sami jako ambasada tego nie możemy zrobić, ale kontaktowaliśmy się już z policją niemiecką i oni uważają, że trzeba się tym zająć, że sprawa nie może po prostu tak pozostać. Na poniedziałkową berlińską premierę zaproszono kilkuset gości, w tym niemieckich dyplomatów, urzędników, a także przedstawicieli Polonii. W informacjach dnia powracamy do kraju. Produkowali niemal wszystkie typy łańcuchów od 1946 roku, jednak w ostatnich latach ich firma wiele razy stawała na progu bankructwa. Pracownicy Chojnowskiego Dolcametu doczekali lepszych czasów. Pojawił się przedsiębiorca, który chce rozbudować zakład, a więcej na ten temat Andrzej Andrzejewski z Polskiego Radia Wrocław. Dziś chojnowska fabryka zatrudnia zaledwie 50 osób i ma kiepską opinię wśród pracowników. Jednak potencjał, jaki drzemie w niegdyś największym zakładzie w tym mieście, dostrzegli inwestorzy z Korei Południowej. Zadeklarowali, że w nowy park maszynowy, remonty i szkolenia zainwestują 175 milionów złotych. Docelowo stworzą 320 miejsc pracy. Spółka BMC Poland w zamian za to liczy na zwolnienia z podatku od nieruchomości. Radni już przyjęli stosowną uchwałę. Rozpoczyna się 53. Warsowiada w Warszawie. W zmaganiach sportowych wezmą udział studenci pierwszego roku stołecznych uczelni. To impreza dla tych osób, które dopiero rozpoczęły studia i są na nich po raz pierwszy, mówi Rafał Jachimak z AZS Warszawa. Chodzi o to, żeby zachęcić tych młodych żaków do uprawiania sportu, żeby to była szansa pokazania się przed trenerami, oraz także szansa zaistnienia w środowisku nowym, akademickim, poznania nowych ludzi, którzy mają podobne zainteresowania wokół sportu. Finał Warsowiady 11 listopada na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego imienia Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
33 minuty po godzinie 6. 16 listopada minie rok od zaprzysiężenia rządu Beaty Szydło. Jak w ostatnich miesiącach kształtowała się polityka zagraniczna naszego kraju? O tym w debacie Dnia Polskiego Radia 24 rozmawiali Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych i Jarosław Guzy, ekspert do spraw międzynarodowych. Gospodarzem audycji był Robert Bogdański. Za 2 tygodnie będzie rocznica expose pani premier Szydło. Pani premier Szydło wtedy powiedziała, że zależy jej na podniesieniu statusu państwa na arenie międzynarodowej. Czy państwa zdaniem ten cel został spełniony w ciągu tego roku? Zupełnie niepotrzebna i bardzo niefortunna była ta cała, czy jest ta cała kontrowersja, którą mamy na linii umownej Warszawa-Bruksela. Myślę, że to był trochę wypadek przy pracy, pewnie wcale nie niespodziewany, czy może niepożądany na pewno przez obecny rząd. No ale jak już się sprawa zaczęła, to tak naprawdę brniemy w to głębiej. To nam nie sprzyja i oczywiście taki rodzaj percepcji Polski w Europie jest teraz gorszy niż był. I moim zdaniem to jest bardzo niedobre również ze względu na moment, w którym Unia Europejska się teraz znalazła, bo to są tak naprawdę kluczowe miesiące, kluczowy rok. Debaty tak naprawdę tym, jak ta organizacja będzie wyglądać w najbliższej przyszłości. Ja to widzę trochę inaczej, znaczy sięgnąłbym trochę głębiej, bo wydaje mi się, że różnice, jakie można by znaleźć w ocenie między nami, to prawdopodobnie są różnice dotyczące diagnozy, czyli jaką pozycję Polska miała w Unii Europejskiej przed przejęciem władzy przez PiS. I tu jest, podejrzewam, zasadnicza różnica. Ona jest widoczna oczywiście w polityce, bo jedno z głównych haseł Platformy Obywatelskiej, czyli dominującej partii poprzednio przez 2 kadencje, a to były takie kluczowe 2 kadencje, jeśli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej, to jest takie, że Polska miała bardzo silną pozycję. No i tutaj jest... Silna Polska w silnej Europie, Tak, zgadza się. Emanacją tego było mianowanie Donalda Tuska na prezydenta Europy, jak to nazywano, prawda? Tak. Przewodniczącego Rady Europejskiej. Tak, ale tego skrótu używano bardzo Europy. Przedtem jeszcze był Jerzy Buzek, jednak przewodniczący Parlamentu Europejskiego przez połowę kadencji, jeżeli się nie mylę. Tak, 2,5 roku. 2,5 roku, więc to były takie sukcesy personalne, symboliczne. Natomiast jeżeli popatrzy na realną politykę, to PiS stawiał diagnozę, z którą się zgadzam, zupełnie inną. To znaczy, że pozycja Polski jest słaba. Co więcej, pozycja Polski zaczęła się utrwalać w formule kraju peryferyjnego, który jest krajem klientem krajów silniejszych. W trakcie naszej... To jest koncepcja profesora Krasnodębskiego. No tak, ona była wielokrotnie wyrażana przez wiele osób. To jest taki dominujący pogląd na prawicy rzeczywiście i ja się z nim zgadzam zasadniczo. Oczywiście możemy dyskutować o jakichś szczegółach, ale niewątpliwie ten peryferyjny status i kliencki status. Jeszcze na dodatek złożyło się tak, że Unia Europejska stała się trochę jednowymiarowa, jeśli chodzi o dominację Niemiec, bo pozycja Niemiec wzrosła dokładnie w tym czasie i rząd Platformy PSL-u postawił na partnerstwo z Niemcami, partnerstwo niesłychanie asymetryczne. Czy to jest trafna diagnoza? Ja bym podparł się tutaj opinią, jaka została wyrażona bezpośrednio po wyborach w Polsce przez komentatora niemieckiego, nie pamiętam z jakiej gazety, ale stwierdził, no można przyjąć, że skończył się ten czas, kiedy mieliśmy do czynienia z krajami środkowo-wschodniej Europy, nowymi krajami członkowskimi, które przyjeżdżały do Berlina i z którymi osobno załatwialiśmy sprawy. A te próby montowania takiego bloku państw Europy Środkowo-Wschodniej, nie jeśli chodzi o szczegółowe sprawy, bo tutaj jest mnóstwo różnic, ale jeśli chodzi o kwestię właśnie statusu, pozycji w samej Unii Europejskiej, to zostało zauważone przez tych, którzy byli beneficjentami, również jeśli chodzi o zachodnią Europę, beneficjentami rozszerzenia Unii Europejskiej. Bo jeżeli popatrzeć na Unię z kolei tę konstrukcję, tak z lotu ptaka trochę, to widać, że kraje południa słabo były zainteresowane rozszerzeniem na wschód. Kraje takie jak Francja, wydaje się, mogą miały też szanse, podobne jak Niemcy, zresztą Wielka Brytania również, wówczas jeszcze jednak pełnoprawny członek Unii Europejskiej, żeby skorzystać z tego rozszerzenia, bo tak naprawdę to była okazja, to była możliwość i z tej okazji skorzystali Niemcy i skorzystali w najbardziej komfortowy dla siebie sposób i niekoniecznie komfortowy dla krajów nowych krajów Unii. Może zatrzymajmy się na chwilę przy tym właśnie, jaka była pozycja Polski wcześniej, przed rokiem i wcześniej w Unii Europejskiej. Rozumiem, że pan mówi o tym, że była ona raczej peryferyjna, była pozycją kliencką. No można podać parę przykładów oczywiście. Ja to widzę trochę inaczej, ale też jakby narysujmy w ogóle panoramę tego, co miało miejsce. Pamiętajmy, że przez
dwie dekady, całe lata 90. de facto, od samego początku do 89. roku, a potem od 98. do 2003, kiedy trwały negocjacje, czyli 5 lat, no i potem cały proces wchodzenia do Unii, a przedtem referendum, czyli kampanii przedreferendalnej i dalej. Myśmy byli bardzo skoncentrowani na samym fakcie w ogóle wejścia do tej organizacji. To zresztą były też inne czasy, myśmy wiedzieli, do czego wchodzimy. Unia Europejska była na fali wznoszącej, był też w ogóle taki entuzjazm dotyczący świata zachodniego, który wydawało się wygrał w zimnej wojnie i generalnie nic więcej, tu, nic złego się nam nie stało. Za pozwoleniem, pani doktor, być może pani jako osoba blisko tego wiedziała, ale boję się, że większość Polaków nie wiedziała. Ale myślę, że Polacy z kolei, nie rozumiejąc szczegółów, na pewno mieli takie naturalne dążenie do tego świata zachodniego, do którego chcieli dojść, chcieli się wyrwać ze świata wschodu, w którym czuli się obco. I teraz jakby wejście do Unii Europejskiej to był z jednej strony koniec tego procesu, ale z drugiej strony początek kolejnego etapu, który polegał po prostu na tym, że my musieliśmy się jakoś w tej nowej organizacji odnaleźć. To jest dziwna organizacja, trudna do nie tylko pojęcia dla zewnętrznych osób, ale również dla praktyków, którzy siedzą w tych ciałach, z których to tak naprawdę składa się Unia Europejska i muszą prowadzić polskie sprawy. I ten proces też trwał i takim symbolicznym momentem końca tego to była właśnie prezydencja w 2011, czyli można powiedzieć, to trwało dobrych kilka lat. Trudno jest walczyć jakimiś wielkimi słowami o jakąś pozycję w organizacji, której po pierwsze nas w ogóle nie było, więc musieliśmy najpierw do niej wejść, a potem jak weszliśmy, to najpierw kilka lat nam zabrało, żeby się w niej niejako ułożyć. I teraz można powiedzieć, diagnoza na dzisiaj, czy na parę lat wcześniej, po prezydencji, w moim przekonaniu, nie była już diagnozą, że jesteśmy krajem peryferyjnym. My w pewnym sensie wtedy, czyli w 2012-2013 roku, uzyskali status jednego z krajów, który potencjalnie może być interesującym krajem do rozwoju. Jeśli chodzi o Polaków, ich trend zachodni, to było jasne, że Polacy, i to było w czasie negocjacji i w czasie kampanii referendalnej podnoszone, Polacy czuli się zawsze częścią Europy. Zauważali, że jest to w gruncie rzeczy przywrócenie naturalnego stanu rzeczy. Po stronie zachodniej, jak teraz możemy zdiagnozować, niekoniecznie tak myślano. Co więcej, ta Unia Europejska przygotowała się do rozszerzenia, jednocześnie przyspieszając związki wewnątrz Unii, kolejne traktaty, kreowanie Unii Walutowej, a między innymi przygotowując się w sposób negatywny na rozszerzenie, to znaczy starając się maksymalnie zostawić to twarde jądro Unii i przyjąć nowych członków na warunkach, które skazywały z natury rzeczy na peryferyjność. Z różnych historycznych przyczyn Polska nie miała najsilniejszej pozycji w Unii Europejskiej. Pytanie, czy ona teraz jest silniejsza, czy nie? Po roku? No, trudno powiedzieć. Nie sposób. Proces się zaczął. W moim przekonaniu jest ewidentnie słabsza, niż była 2 lata temu, czy 3 lata temu, dlatego że całą tą pracą, którą żeśmy wykonali po wejściu do Unii w 2004 roku, te lata, myśmy spędzili przede wszystkim na tym, żeby w pewnym sensie opanować proces funkcjonowania w bardzo złożonej organizacji, która ma swoje wady. Te wady zresztą dzisiaj w trudnych czasach bardzo dokładnie są widoczne. I opanowaliśmy ten proces, jak rozumiem? Nie tylko żeśmy opanowali, ale znaleźliśmy pewnego rodzaju umiejętność, po pierwsze, korzystania z pewnych ewidentnych plusów tego członkostwa, no jak chociażby fundusze, to wszyscy wiemy, ale z drugiej strony nauczyliśmy się rozgrywać różnego rodzaju tematy również ważne dla nas, jak chociażby, nie wiem, polityka wschodnia, czyli partnerstwo wschodnie. I teraz, kiedy można stawiać pewne własne koncepcje, kreować polityki, współtworzyć losy wspólnej organizacji taką, jaką jest Unia Europejska? No jak się jest dla tych pozostałych, tych, którzy mają to dawno za sobą i nas traktowali? I tu ja się tu zgadzam, myśmy nie byli traktowani różnorzędnie, ale też uważam, że nie mieliśmy też nawet jakby podstaw, żeby tak być traktowanym, bo byliśmy przybyszami. Czyli pani zdaniem byliśmy na wschodzącej i ten ostatni rok sprawił, że to się załamało. Czy pan się z tym zgadza? No nie, nie zgodzę się, fundamentalnie się nie zgodzę, co nie znaczy, że twierdzę, że obecna pozycja Polski jest mocna i Polska może robić bardzo dużo w Unii Europejskiej, ale został zainicjowany pewien proces. Jest pytanie, czym się zakończy, to znaczy ta polityka, w jaki sposób został zainicjowany? To znaczy w pewnym momencie trzeba było zacząć być członkiem Unii rzeczywiście, to od tego momentu nastąpił spadek rzeczywiście. Ja bym wybaczał ten pierwszy okres uczenia się, później było samozadowolenie. Fundusz Europejski, on świetnie grał w polityce wewnętrznej również. Było wspaniale. Jak je wykorzystywano? Ja czekam na prawdziwy audyt rzeczywiście, na ile zostało to wykorzystane w sensie inwestycji. To była pierwsza część tych funduszy unijnych, jedyny, który dostaniemy w takiej skali. Potem już zabuksowaliśmy. To znaczy zgodziliśmy się na tę pozycję peryferyjną. A moim zdaniem widać to w podstawowych elementach. Ja zwrócę uwagę, gdzie dostawaliśmy po grzbiecie, że tak powiem, i to od naszych patronów tak zwanych, bo głównie od Niemiec, bo to one rozstrzygały dużo rzeczy. Nie dotknął nas bezpośrednio kryzys strefy euro, dzięki Bogu, a były pomysły
żebyśmy tam weszli, to byśmy popłynęli tak jak Hiszpanie, Grecy i tak dalej. Mielibyśmy ileś banków, wydmuszek, za które musielibyśmy płacić, spłacać niemieckie długi. Natomiast jedno jest pewne, polityka energetyczna. Nord Stream, nadarzy się teraz Nord Stream 2. Widzimy, jaki jest realny mechanizm funkcjonowania Unii Europejskiej w sensie podejmowania decyzji. I to nie chodzi o różnicę pomiędzy byciem nowym, mniej doświadczonym, mniej sprawnym. Tu chodzi o czystą politykę, czyste interesy. Unia energetyczna, która teraz się kształtuje, jest skrajnie niekorzystna dla nas. Pomysł na przykład regionalizacji rynków energii elektrycznej. Koszmarny z naszego punktu widzenia. To jest przeniesienie władzy nad systemem energetycznym na poziom regionalny. My jesteśmy znowu przy konstrukcji tych regionów z Niemcami. Po prostu jesteśmy tylko i wyłącznie jednym z landów niemieckich z punktu widzenia zarządzania energetyką. A Niemcy mają dokładnie odwrotną politykę energetyczną niż my. Oni mają energiewende, mają to zaplanowane, płacą za to, chcą, żeby płacili za to również inni. Niemcy przewidują, że będą eksporterem energii w danym okresie czasu, za 10 lat, a my mamy być importerem. Tak to wygląda, jeśli chodzi o rozgrywanie tych rzeczy. Dobrze, ja przypomnę tylko jeszcze jeden fakt na koniec. Nastąpiła zmiana. Bo jeśli chodzi o mechanizm, to było widać rząd premier Kopacz i rozpoczynający się kryzys imigracyjny. Widać było te postawy, ja nie nazywam jej na kolanach, ale po prostu postawę uległą zwyczajnie. Zgoda premier Kopacz na ten jeden, nieistotny tak z punktu widzenia realnych skutków, ale symboliczny, istotny fakt, to znaczy przyjęcie tej kwoty imigrantów wmuszonych pod presją, ugięci się pod presją, w przeciwieństwie do naszych partnerów z krajów wyszehradzkich. To był taki dobitny przykład na tę politykę, która była prowadzona, z którą PiS chce zerwać i płaci w tej chwili koszty, ponieważ tak naprawdę konflikt z Unią Europejską, to o czym już tutaj było wspomniane, nie polega na tym, że Unii Europejskiej się nie podoba spór ustrojowy i rola Sejmu de facto, a przynajmniej rządu, jeśli chodzi o ten spór ustrojowy w Polsce. Tak naprawdę Unii Europejskiej, instytucjom europejskim, elitom europejskim chodzi o to, żeby zatupać ten rząd, zepchnąć go do kąta, gdzie jest jej właściwe miejsce. Gdzie jest właściwe miejsce dla kraju takiego jak Polska i dla innych krajów, które w tej chwili, pytanie czy podejmą to wyzwanie czy nie, czy wspólnie z Polską, będą starały się ten status swój poprawić. Zatupać ten rząd, to brzmi tak oczywiście, dość nieprzyjaźnie tak, wobec tego klubu, który podobno jest klubem przyjaznym, z którego czerpiemy całkiem niezłe fundusze. Można by całą książkę cytatów z polityków europejskich, co charakterystyczne. Żaden niemiecki polityk, prawie żaden niemiecki polityk, który pełni funkcję polityczną w Niemczech, nie używał tego języka ze względu na ostrożność polityczną, ale już niemieccy politycy wewnątrz Unii Europejskiej, pan Schulz jest tego przykładem, a mieliśmy i pana Junckera, nie mówiąc już o europosłach, znaczących szefach frakcji w Parlamencie Europejskim, komisarzy europejskich, wiceszefów dobrze, komisji. Ale ja chciałem postawić cała jedno lista pytanie. Po prostu, ja rozumiem, że pańskim zdaniem to się zmieniło i nie ma już takiej polityki uległości. Rzeczywiście, ja sobie przypominam, ponad rok temu jeszcze... Jest pytanie, kto kogo w tej chwili? No i to już zaczęło się ważyć, od roku się waży. Najpierw zgodziła się na posiedzeniu Grupy Wyszehradzkiej na wspólną politykę, a następnie tydzień później z tego się wycofała jednostronnie. To rzeczywiście wyglądało dość ewidentnie, że zrobiła to pod presją. To bardzo źle wyglądało wobec sojuszników w Grupie Wyszehradzkiej, to inna historia. Natomiast ja mam pytanie inne, ale co jest na końcu tej drogi, bo no, w tej chwili, jak pan mówi, rząd PiS-u się stawia, prawda? Tak. Jest za to bity. A co jest do zyskania i czy to coś do zyskania jest realne? Ja chciałam powiedzieć, bo to bardzo ważne jest, trzeba to sprostować, to polska perspektywa i ocena tej sytuacji. Jeżeli popatrzymy na to, jak teraz myśli się w krajach członkowskich Unii Europejskiej, zwłaszcza w tym twardym jądrze, o którym no jednak warto mówić, no bo projekt Unii Europejskiej czy wspólnot europejskich to jest przede wszystkim tandem Niemcy-Francja i przystawki, tak? No taką większą są Włochy. Tam politycy patrzą na nas, nie tylko na Polskę, ale na cały region i naprawdę to, co oni mają w głowach i to, co my mamy w głowach, zaczyna się diametralnie rozjeżdżać. I to nie doprowadzi do niczego dobrego, ponieważ efektem takiego stawiania się właśnie, bo samo w sobie pilnowanie interesów jest właściwe. To nie jest problem, nie w tym jest problem. Problem jest po pierwsze w formie i po drugie w tym, że zaczynamy tworzyć pewne alternatywne propozycje, które nie prowadzą do tego, żeby wspólnie coś na końcu zachować i zbudować. Jeżeli chcieliśmy przez lata dołączyć do grona państw zachodu, nazwijmy to mieliśmy jakiś powód. To była fanaberia? No nie. To była racja stanu. I
tak to było określane, zresztą ponad wszelkimi podziałami. To dalej jest racja stanu. No ale ten styl uprawiania polityki europejskiej prowadzi do odwrotnych konsekwencji, dlatego że partnerzy zachodni wcale nie oceniają Polski, że ona teraz jest ważniejsza, mocniejsza, że teraz trzeba się z nami liczyć. Jest wręcz przeciwnie, jest ocena taka, trzeba się nas pozbyć. Trzeba się jak najszybciej, to był w ogóle błąd. Rozszerzenie było wielkim błędem. Mamy całą grupę państw, które są nieprzewidywalne, niestabilne i dziwne i jak najszybciej należy wycofać się z całego tego myślenia, że to miało sens. Twarde jądro, Europa dwóch prędkości i tak dalej. Czy pan sądzi, że rzeczywiście to nie, to nie są jedyne głosy, bo są głosy mniejszościowe, bo faktem jest, że to jest mainstream unijny rzeczywiście. To są ludzie, którzy są przyzwyczajeni do funkcjonowania w Unii, która jeszcze ciągle przypomniała ten klub dobrobytu, który udało się stworzyć za żelazną kurtyną właśnie, z którego doprowadziliśmy, my nie mogliśmy skorzystać. I powiedzmy sobie szczerze, który korzystał z parasola amerykańskiego i bogacił się, nie ponosząc kosztów rozmaitych, które ponosi normalnie każde państwo. I teraz ten egoistyczny klub bogatych nagle stwierdził, że pierwszy trzeba przyjąć biednych, bo nie wypada inaczej, a jeżeli już ich przyjmiemy, to teraz co zrobić z tymi biednymi? No, po pierwsze trzeba zapewnić jedną rzecz, nawet w ramach mechanizmu wspólnego rynku trzeba zadbać, żeby biedni zostali biedniejszymi, a bogaci bogatszymi. Taka jest perspektywa tak zwanej pułapki średniego wzrostu, o której mówi premier Morawiecki z kolei, bo w tej polityce PiSu jest pewna koncepcja, pewne elementy polityki wewnętrznej również kojarzą się z polityką zagraniczną. Ale przepraszam, to wpadnę w słowo, ponieważ mnie się to nie składa, to znaczy Unia jako całość inwestuje bardzo duże pieniądze w tak zwaną politykę spójności, polegającą na podnoszeniu poziomu cywilizacyjnego rejonów biedniejszych. Zgadza się. Utrzymywać... Ale ja przypomnę taki fakt, który ujawniony został po latach, jak między innymi w ramach tych funduszy wsparcia akurat z innej puli, ale finansowano rozwój sieci sprzedaży supermarketów zachodnich w Polsce i w innych krajach środkowo-wschodniej Europy, no, wspierając ubogie